Podobno muzyka łagodzi obyczaje, a koty poprawiają nasze szeroko pojęte zdrowie. Zdaniem felinoterapeutów kontakt z kotem poprawia zdolności poznawcze, a jego mruczenie działa niczym balsam na skołatane nerwy. Jest też znakomitym terapeutą dla dzieci cierpiących między innymi na autyzm czy zespół Aspergera. Otwiera młodego człowieka na świat i pomaga mu doświadczyć przyjemności kontaktu z inną istotą. Z tej wiedzy i właściwości kotów skorzystać postanowili pedagodzy z przedszkola numer 8, którzy do oferty placówki wprowadzili felinoterapię. Jak się okazuje, maluchom trudno jest ograniczyć się do biernej obserwacji zwierzęcia. Zaskakująco szybko i ochoczo przystępują do głaskania, przytulania i zabawy z niezwykle wdzięcznym kocim terapeutą. Polega na kontakcie psychicznym i fizycznym kota z dzieckiem. No kontakt ten fizyczny jest najbardziej atrakcyjny dzieciom, tak? Poprzez to głaskanie, dotykanie, przytulanie. W dzieciach, w organizmie każdego tak naprawdę człowieka uwalniają się hormony szczęścia. Niezmiernie ważną cechą leczącego kota według Marty Górskiej jest mruczenie. Na terapeutyczną moc mruczenia zwracają też uwagę naukowcy. Próbują oni dowieść, iż kocie mruczenie to wibracja, która ma dobroczynny wpływ na nasz układ nerwowy. O tym, czy drapieżnik zostanie zakwalifikowany do pracy z dziećmi, decydują jego predyspozycje. Wstępną selekcję mruczków przeprowadzają hodowcy. Trasa, którą ja posiadam, to jest rasa Ragdoll. Jest bardzo, bardzo łagodną rasą, taką właśnie przyjazną, stworzoną wręcz do takich zajęć, tak? Jak sama nazwa mówi, szmaciana lalka. One praktycznie robią się bezwładne, tak? Przy dotyku i chętnie współpracują. Do zajęć chętnie angażowane są także koty perskie, leśne, norweskie oraz Maine Coony. Czasami zdarza się, że wykorzystywane są zwykłe dachowce, ale pod warunkiem, że przejdą odpowiednie testy i szkolenia. Ja mam 3 koty w ragdole, 3-letniego kota właśnie z certyfikatem już kota terapeuty, 2-letniego kota, który jest przygotowywany do egzaminu, no i 5-letniego malutkiego powiedzmy kota, który też będzie pełnił tą funkcję terapeuty w naszym przedszkolu. Dzień bez najstarszego z kociej rodziny Verdiego oraz nieco młodszego Kacpra dla przedszkolaków jest dniem straconym. Dzieci są nimi oczarowane. Ich sierścią, ich w ogóle osobowością, tak, no dla nich jest to też coś nowego. Niektóre dzieci tak naprawdę pierwszy kontakt mają, tutaj dopiero dzieciaki się przełamują i mogą się bawić. Z kocich usług przedszkolaki z autyzmem korzystają już na tyle długo, by pedagodzy mogli wyrobić sobie opinię na temat skuteczności felinoterapii. Efekty są widoczne, tak? Dzieci są rzeczywiście autystyczne, bardziej wyciszone, skupione na tym. No, mówię, cały urok tych zajęć jednak skupia się na tym dotyku, na tym głaskaniu, wspólnym leżakowaniu nawet na dywanie, tak, z kotem. Co trzeba zrobić, by uzyskać uprawnienia instruktora felinoterapii? Przede wszystkim kochać dzieci i zwierzęta, koty, tak? No później trzeba ukończyć kurs felinoterapeutyczny i dostaje się uprawnienia. Zajęcia z kotami okazały się wyjątkowo trafionym pomysłem. Marta Górska pierwotnie zastanawiała się, czy nie lepiej byłoby wyspecjalizować się w dogoterapii, ale w podjęciu ostatecznej decyzji pomogła jej córka, która jest fanką kotów. Przyznać musimy, że pomysł jest godny naśladowania.